Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, cyrk covidowy, albo można powiedzieć groteska, czy paranoja, czy tragedia jest kontynuowane. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyndzyń o codziennych powiadomieniach. I polecajcie. No, cyrk, groteska, paranoja, tragedia. W Nowym Jorku to jest cyrk. W Nowym Jorku to jest cyrk, dlatego że ten nowy burmistrz, nowy major Nowego Jorku zdecydował, że nie ma już maseczek w maseczkach. No, znaczy nie ma maseczek w maseczkach. Nie ma maseczek w Nowym Jorku. No, ale dla kogo nie ma maseczek? No, maseczek nie ma dla artystów i sportowców. Sportowcy, którzy rzucają piłką, zarabiają 10 milionów na rok czy na miesiąc, no to oni maseczek nosić nie muszą. No, ale jakiś wieśniak, który pracuje na wózku widłowym, no to oczywiście ktoś, kto przyszykowywuje pizzę, oczywiście w restauracji. Wszyscy wieśniacy muszą, no a arystokracja nie musi. Do tej pory też jest no na pogrzeb, jeżeli ktoś zmarł na COVID, albo jest napisane, że zmarł na COVID, no to dostaje 10 tysięcy dolarów, no oczywiście z pieniędzy podatników. No i to jest, to też jest ciekawe, no ale tragedia jest w Chinach. W Chinach od nowa jest totalne zamknięcie, no w pewnych rejonach tylko, no ale ciągle totalne zajęcie. No bo oni liczą, że będzie zero COVID-u, że żadnych przypadków, że likwidują, wypalają do zera. W Changchun i w Shenzhen jedna osoba na rodzinę co drugi dzień może wyjść, żeby zrobić tam jakieś zakupy, a cała reszta to pod karą, no jeszcze chyba nie śmierci, ale karą więzienia. I to się stało w sumie dwa lata po tym, jak ten komunista Gavin Newsom, gubernator Gavin Newsom, zrobił ten totalny lockdown Kalifornii. No, ciekawostka jest taka, że on zarobił $1,5 miliona w zeszłym roku. $1,5 miliona gubernator Kalifornii, komunista całą mordą. Tam chcieli go odwołać, nie udało się odwołać. Benzyna tam jest po $6 już teraz. No ale dwa lata był marzec 2020. Ogólnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone i większość krajów no, nie myślała albo nigdy nie zakładała, że można taki kompletnie zamknąć cały naród, cały kraj, dlatego że wszyscy wiedzieli, że to nie jest efektywne, że to jest bardzo kosztowne. No i tak się człowiek zastanawia, dlaczego normalne kraje zaadoptowały takie życie. No, przez całe dziesiątki lat przed COVID-19 urzędnicy, fachowcy, lekarze, którzy planowali wszelakiego rodzaju pandemię, no to zakładali, czy tam obliczali wszystko na podstawie tej tak zwanej Hiszpanki. Ta Hiszpanka była w 1918 roku. No to była też wielka tragedia, to dużo ludzi umarło, no ale bardzo dużo danych statystycznych zostało zebranych, szczególnie powiedzmy w obozach, na różnych poligonach wojskowych, we wszelakich miejscach, gdzie byli żołnierze, no bo to była pierwsza wojna światowa. To ta statystyka tam się pojawiała dosyć taka regularna. Także, że ludzie, fachowcy przyszykowywali się do tego, co może się stać, kiedy umarło 3% społeczeństwa. Tak średnio od tej hiszpańskiej umarło 3% społeczeństwa. No później była jeszcze pandemia grypy 1958 rok, 1968, no i SARS. No to też w sumie jest korona, tylko że inaczej nazwana była w 2003 roku.
Także zostawanie w domu i zamykanie, to nie było federalne planowanie na coś takiego. Cała ta idea, żeby przypłaszczyć tą krzywą, no to też w zasadzie była, to była znana jako metody nie farmakologiczne, czyli bez szpitala, bez proszków i tak dalej, i tak dalej. To było wszystko, to się zaczęło w 2007 roku, kiedy Centrum Chorób Zakaźnych, oni mieli taką pracę naukową, później rozszerzyli to w 2017 roku, no i zakładając śmiertelność 2%, czyli mniej niż w czasie tej Hiszpanki, no to wynikałoby, że to 6 milionów ludzi by w Ameryce umarło na 300 ponad 6 milionów na 320 milionów, no to zakładali, że będą maski, że trzeba myć powierzchnię, gdzie ludzie jakoś się tam spotykają, że czasowo można zamknąć szkoły, takie podstawowe, normalne rzeczy. No ale tam było tylko zasugerowane, żeby ograniczyć jakieś takie masowe spotkania. To cały ten, ta praca naukowa z Centrum Chorób Zakaźnych w ogóle nie wspomina, żeby zamykać pracę, żeby zamykać miasta, restauracje i tak dalej, i tak dalej. No podsumowywuję, że jeżeli faktycznie by było wyjątkowo dużo przypadków, no to pracownicy mogą pracować, powiedzmy, z domu, telefonicznie, no i ochotniczo, powiedzmy, iść na kwarantannę, jeżeli byłby ktoś chory z rodziny. Tak, także to było najbliższe coś takiego, żeby kogoś zamknąć czy nie dopuścić do swobodnego przepływu. W 2006 George Bush, no to on wydał taki w sumie plan dotyczący walki z grypą, no ale to tam na 230 najróżniejszych stron, była tylko jedna strona, która mniej więcej wspominała tak zwane w Ameryce są snow days, czyli dni śnieżycowe. No co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jest jakaś duża śnieżyca, to dzieciaki nie idą do szkoły. No ale dlaczego nie idą do szkoły? No dlatego, że w Ameryce no to dzieciaki jeżdżą do szkoły, nie chodzą do szkoły. Rano o 7 żółty autobus jeździ po miasteczku, bierze wszystkich od 9 klasy do 12, za godzinę bierze od 6 do 8, no tam o 9 znowu od 4 do 5, no i tam trochę później tych najmłodszych. Także jeżeli jest śnieżyca, no to jest duża sprawa, bo te autobusy nie będą jeździły i dzieciaki zostają w szkole. Tak, także w 2007 roku za George'a W. Busha też nie zakładano, że można zamknąć cały kraj. Także, no i to jest normalne. Każdy normalny sobie zastanawia się, że w tych wszystkich planach, czy tych papierach, czy pracach naukowych, nikt nie zakładał, że będzie zamykane. No w 2007, no to tam patrzyli, jak to zrobić w miastach, no ale to właśnie było, to było adoptowane z tej Hiszpanki. No i ta Hiszpanka daje statystykę, że tam dużych różnic nie było. Tam albo super zamknęli, albo mniej zamknęli, także
zamykanie szkół, zamykanie rozrywki, to dużo, dużo nie zmieniało tak dramatycznie. To jest przykład szwedzki, powiedzmy, czy przykład na Florydzie. Na Florydzie właśnie większość stanów tych republikańskich, konserwatywnych, no to oni nie zwariowali. Wszystkie te socjalistyczne, zamordystyczne, wszystkie te stany, gdzie są duże, duże podatki i duże w zasadzie biurokracja, no demokraci. Tam, gdzie są demokraci, no to po prostu ten zamordyzm był największy. Dlaczego zamordyzm? No zamordyzm, no bo ci komuniści, no to chcą łapać ludzi za twarz, no ale łapią tak jak łapią za mordę, powiedzmy, bydło, tak? Dlatego to się tak nazywa, podejście zamordystyczne, łapanie ludzi za twarz, jak jakieś krowy, czy jakieś świnie. Także dlaczego Newsom i cała reszta tych socjalistów, demokratów zdecydowała się to zaadoptować, jakie dramatyczne i drastyczne metody. No teraz tak to widać dlaczego. No oni po prostu oni papugowali Chińczyków. Chińczycy zrobili totalny lockdown już w styczniu 2020 roku. No i takimi metodami, że ludziom się po prostu nie wyobrażało. No na internecie widać było, wyciągali za nogi z mieszkań, łomami się włamywali do mieszkań, gdzie ktoś był chory. Wsadzali ich do karetek po prostu. To był totalny jakiś terror. Także nikt nie był w stanie opuścić 11-milionowego miasta. Całe miasto, ktokolwiek chciał się poruszać, no to potrzebował zezwolenia od komunistów. No tam tragedie były. Tam były tragedie, tam ludzie nie byli w stanie dojść do szpitala. Szpitale były zamknięte. Tam popełniali samobójstwa, skakali z mostów. Dzieci umierały, dlatego że nie było opieki. Chińska komunistyczna partia to starała się wyeliminować to niezależnie od kosztu ludzkiego. Te ludzie byli na ostatnim miejscu, te zero COVID-u, no to właśnie oni w celu świat uświęca środki, no i oni właśnie coś takiego stosowali. Teraz w Xinjiang miasto 13-milionowe, też podobne, podobne rzeczy. W Ameryce przez te dwa lata to ilość wypadków śmiertelnych, spożycie alkoholu wzrosło 80%, prawie dwa razy więcej alkoholu. Psychiatrycznie to też nie pomogło, także to są straszne szkody społeczne. W Chinach było to podobnie. No to że rząd, czy przywódcy, czy niby nasi reprezentanci zabrali tą dumę ludziom, ten honor ludziom i cała wolność. Komuniści w Chinach szczególnie zostawili i pokazali, że mogą zrobić wszystko. No i ale i komuniści w Ameryce też pokazali, że mogą zrobić wszystko. No tak jak w Nowym Jorku sportowcy nie muszą mieć masek, a wieśniacy jednak muszą mieć maskę. W Chinach dużo ludzi pisało, że poświęcić 11 milionów ludzi dla 1,5 miliarda, no to nie jest taka duża cena, no ale dużo ludzi pisało, że najgorsze to będzie wtedy, kiedy cena to będziesz ty, który się na to wszystko zgadzasz. No i to było takie, jest takie powiedzenie, że kiedy przyszli po jednych ludzi, to nie mówiłeś, kiedy przyszli po następnych, tam nic nie powiedziałeś, a w końcu przyszli po ciebie. No i właśnie to dokładnie to się wszystko zgadza. Kiedy te wszystkie kraje zachodnie, kiedy one miały całe te zderzenie z tym COVID-em, to przywódcy po prostu ślepo uwierzyli w to, co komuniści robili i mówili, jak efektywne jest te łapanie, ściganie tych wszystkich przypadków.
No i że działania tych urzędników po prostu są prawidłowe. Cały świat przyzwyczaił się w zasadzie do życia z tym COVID-em. No, w Ameryce normalnie na grypę choruje około 40 milionów ludzi, czyli 10% w czasie tego sezonu. Umiera od 40 do 80 tysięcy ludzi. Także no każdy normalny już dzisiaj rozumie, że COVID no to jest grypa na resorach, na steroidach. No, najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie znamy długoterminowych efektów tego szczepienia. No, dużo ludzi mówi, że ich rozumowanie się troszeczkę zmieniło, że są wolniejsi w myśleniu. Zobaczymy, jakie będą skutki uboczne dla kobiet w wieku rozrodczym, kiedy będą miały dzieci. No, zobaczymy, jakie będą skutki uboczne dla dzieci samych w sobie. No, bo w Ameryce bardzo dużo zostało zaszczepionych powyżej 11 roku, ale tak samo i poniżej 11 roku życia. No, nie można takich drakońskich metod wprowadzać, bo to zawsze prędzej czy później pada. No i będzie teraz to widać właśnie w listopadzie. W listopadzie, gdzie wszyscy muszą zacząć głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze czeka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, żywie życie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, popatrzcie się, jak przeżyliście te 2 lata, popatrzcie się, kto wami dyrygował, kto wam rozkazywał, kto was oszukiwał, tak? No bo to się wszystko sprowadza do tego, że ludzie zostali oszukani. No, te ryzyko, które większość ludzi nie chciało brać, komuniści wytłumaczyli, że po prostu trzeba ograniczyć wolność narodowi, a to jest najgorsze, bo jak się wolność zaczyna oddawać, no to nie ma bezpieczeństwa, a niestety w ciągu tych 2 lat tłumaczono, że bezpieczeństwo, w imię bezpieczeństwa można oddać wolność. I to jest to, co przez 1000 lat ostrzegali. Także jeżeli głosujecie, jeżeli jesteście w Ameryce i będziecie głosowali w listopadzie, za 8 miesięcy, za 9 miesięcy, no marzec, no to no w sumie jest za rogiem, listopad jest za rogiem, także głosujcie na normalnych, wywalić trzeba na pysk wszystkich tych nienormalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego grupę, no nie wiem, czy jesteście wieśniakami, jak to Nancy Pelosi powiedziała, ostatnio właśnie powiedziała, że wspomniała, że są pewni ludzie, zachowują się wieśniacy, jej wyborcy, także jest to samozwańcza arystokratka. No, jest nadzieja, że po listopadzie wywalą ją na pysk. Najsmutniejsze, najśmieszniejsze będzie to w tym, że ona ucieknie z Kalifornii na Florydę. To już kupiła tam dom na Florydę do znienawidzonego gubernatora konserwatywnego, republikańskiego gubernatora. No ale to są takie komunistyczne świnie, po prostu są wredne. No dlaczego komunistyczne świnie? No Orwell napisał te cały folwark zwierzęcy, no to tam było wyjaśnione, że wszystkie zwierzęta są równe, ale świnie są najrówniejsze. No i dlatego mamy te komunistyczne świnie. Zdrowia dla normalnych.